Po trzech wygranych z rzędu w minioną sobotę piłkarze z Kry Częstochowa podzielili się punktami w Zielonej Górze z Falubazem, remisując 0-0. Ambitna postawa gospodarzy, którzy przed tym meczem mieli tylko 5 punktów, nie zaskoczyła trenera Jakuba Dziółki. Przeciwnik grający z drużyną na pozycji numer 1, 2, 3 będzie się mobilizował. Dzisiaj było widać wielką mobilizację w szeregach gospodarzy. Tyle. Co do nam dzisiaj trochę nie szło, myślał trener może o wpuszczeniu Marcina Kowalskiego? No oczywiście, że myślimy nad każdą zmianą, ale nie ukrywam, że mamy nie za duży wybór ze względu na pozycję młodzieżowca w tym momencie i zawsze któryś z zawodników tej starszej generacji jest w którymś momencie poszkodowany, ale my z Marcinem na ten temat rozmawialiśmy, dlaczego w tym momencie nie gra, nie jest to ten powód, o którym mówiłem wcześniej. Myślę, że każdy zawodnik pracuje mocno na treningu na to, żeby wystąpić. Dzisiaj Piotrek Nocoń pokazał, że wraca do tej swojej dyspozycji, którą prezentował sprzed urazu i miejmy nadzieję, że będą wszyscy coraz lepsi. Czy jeden punkt z wiceliderem zadowolił ekipę z Grodu Bachusa? Jest spory niedosyt, ponieważ byliśmy przeważającą drużyną przez cały mecz i myślę, że zasłużyliśmy na 3 punkty. Skra dzisiaj słabo wyglądała jak na drużynę, która zajmuje drugie miejsce? Myślę, że ich punkty biorą się z tego, że grają swoje mecze na sztucznej murawie i przeciwnikowi ciężko jest się dostosować do warunków, a jak widać przyjeżdżają tutaj do nas, do trzeciej drużyny od końca i moim zdaniem nie było widać różnicy w miejscu w tabeli. Dobrą grę gospodarzy docenił również kapitan drużyny z Loretańskiej Mateusz Woldan. No, nie było łatwo, wiedzieliśmy do kogo przyjeżdżamy, wiedzieliśmy jak grają, ale przyjeżdżali mimo wszystko po 3 punkty. No. Wiemy też, co my prezentujemy, jak potrafimy zagrać. Mieliśmy ze 2 sytuacje w drugiej połowie, to minimum, żeby ten wynik korzystny osiągnąć. Nie udało się. Chyba strata punktów jednak. Mimo straty 2 punktów, Skra utrzymała drugie miejsce w tabeli. W najbliższą sobotę zagrał siebie z 4. Gwarkiem Tarnowskiej Góry. Już teraz zapraszamy wszystkich kibiców na Stolzle Stadion.